Nazywam się Monika Lewczuk, jestem z Płocka i właśnie nagrałam swój pierwszy singiel Tamtam. Uciekam znów jak najdalej, choć dobrze wiem. Kiedy byłam małym dzieckiem, chciałam zostać piosenkarką. Nigdy zdarzyć to, co złe. Moimi pierwszymi idolkami muzycznymi była Beyoncé i Rihanna. Zostawię tu ostatnią z łez, nie boję się. Dziś najważniejszymi artystami dla mnie są m.in. Years and Years. Bardzo lubię ich muzykę, lubię też Hoziera, lubię Adele. Tak naprawdę słucham bardzo dużo muzyki, dużo inspiruję się różnymi wykonawcami. Pierwszym wspomnieniem związanym z muzyką są wyjazdy z moimi rodzicami i dziadkami na działkę, gdzie jak zawsze wracaliśmy, to słuchaliśmy bardzo głośno muzyki w samochodzie i śpiewaliśmy po prostu na całe gardła, więc to są takie bardzo fajne wspomnienia. I wiem, że w końcu znajdę jedną. Pierwszy raz tak naprawdę na poważnie stanęłam na scenie, pewnie mając jakieś 7 lat, na koncercie w szkole muzycznej, jak grałam na fortepianie. Byłam totalnie przerażona. Na szczęście już mi to minęło. Gdy pierwszy raz usłyszałam swój utwór w radiu, nie ukrywam, że było to dla mnie niesamowite przeżycie i wtedy sobie pomyślałam, kurczę, wreszcie po prostu to, do czego dążyłam przez tyle lat, wreszcie się wydarzyło. Spełniło się jakieś moje marzenie. Ten stan, rzucić los nieznane, tańczyć nieprzerwanie, cieszyć się każdą z chwil. Muzyka to dla mnie całe życie. Gdzieś najdalej noce nieprzespane, od nowa spełniać wszystkie sny. Najważniejsze w muzyce jest świeże podejście, pasja. Pasja, tak, chyba pasja. Ten tam, 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 tam. Najważniejsze w życiu to być szczęśliwym. Czuć jeszcze raz ten tam. W ostatnim czasie przede wszystkim pracowałam nad materiałem na epkę, który wyjdzie już na początku września. Mam ten tam. Kiedy zamykam oczy, widzę siebie w przyszłości, widzę siebie szczęśliwą. Jeszcze